Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród polskich parlamentarzystów, właściwie tylko wśród posłów, były zaskakująco w niektórych aspektach dobre, w niektórych dramatyczne, no tak można powiedzieć w skrócie. Pozytywnym jest fakt, że duża ilość posłów zadeklarowała, że się szczepi i chce się szczepić, czyli ta świadomość wśród tej grupy parlamentarnej jest nie najgorsza, okazuje się dużo wyższa niż średnio w społeczeństwie, co w pewien sposób mam nadzieję, że będzie rzutować na przyszłość szczepień w Polsce. Blisko 3/4 posłów przyznało, że szczepienie przeciwko grypie jest jedyną skuteczną metodą profilaktyki, jeśli chodzi o grypę. No i kolejny wynik, który nas, powiem, bardzo pozytywnie zaskoczył. 49% ankietowanych posłów deklarowało, że wykonuje u siebie szczepienia przeciwko grypie. Jest to bardzo wysoki wskaźnik, także możemy powiedzieć, że nasi posłowie, przynajmniej w fazie deklaratywnej, szczepią się częściej niż ich wyborcy. Ale nie do końca o tym wiedzą, ponieważ jeżeli zapytaliśmy już posłów, jaki jest według ich wiedzy stan zaszczepienia populacji generalnej Polaków, to tylko też około 1/4 prawidłowo odpowiedziała, że jest to tak niski wskaźnik, niższy niż 4%. Te 3/4 posłów żyło w przekonaniu, że te wskaźniki są lepsze. Jedynie 28% ankietowanych posłów udzieliło prawidłowych odpowiedzi na więcej niż 50% zawartych pytań w ankiecie. Tak więc gdyby przyjąć takie łagodne kryterium studenckie, że zdają ci egzamin bądź test, którzy uzyskali więcej niż połowę prawidłowych odpowiedzi, no to ten test nie wypadłby tak bardzo korzystnie.